Cześć kochani. Już miesiąc temu byłam na festiwalu filmowym w Gdyni i przez ten miesiąc miałam tyle pracy, że nie udało mi się napisać dla Was takiego podsumowania, takiego mojego subiektywnego wyboru pięciu najfajniejszych filmów, które widziałam na festiwalu, więc postanowiłam to nagrać. Może będzie szybciej. Także zapraszam, jeśli jesteście ciekawi, co fajnego widziałam, to zróbcie sobie kawę, herbatę i ja będę opowiadać, a wysłuchajcie. Przede wszystkim taka ogólna moja refleksja z tego festiwalu 40, że na 15 filmów, które widziałam, to chyba 13 albo i nawet 14 opowiadały o cierpieniu, śmierci, chorobie, przemocy, różnych strasznych rzeczach. I tak naprawdę jeden tylko film był taki, po którym się wychodziło jak na skrzydłach i tak taki był miły i pozytywny. Wspaniale to podkreślił Janusz Majewski, reżyser odbierając nagrodę na gali finałowej za swój film Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy. Zwrócił się do młodszych kolegów mówiąc, że rozumiem, że Was fascynuje to zło, brzydota i przemoc na świecie, ale czasem warto iść po tej słonecznej stronie ulicy. Ja też tak myślę. I właśnie dlatego film Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy znalazł się u mnie na miejscu pierwszym. To jest jeszcze na razie taki malutki plakat, nie udało mi się nawet znaleźć większego, ponieważ film wchodzi na ekrany dopiero 15 stycznia 2016 roku. Jest to, po prostu jest to cudowna historia i naprawdę wyszłam z kina jak na skrzydłach po tym filmie. Chciałam od razu potańczyć, posłuchać jakiejś fajnej muzyki, bo film dzieje się, akcja filmu dzieje się w latach 50. i jest to Cichocinek, malutkie sanatoryjne miasteczko, do którego powraca po latach bohater grany przez Macieja Sztura i postanawia tam założyć zespół jazzowy, swingujący. Cudowna muzyka, zresztą Mazolewski Band gra, wspaniale śpiewa Sonia Bohosiewicz, która gra jedną z głównych ról. Fantastyczna młoda aktorka, również się pojawia Natalia Rybicka. Tu mam jej zdjęcie właśnie z Maciejem Szturem. Cudownie wygląda w tych stylizacjach z lat 50. Piękną fryzurę, makijaże i piękne te stroje. A co ciekawe, nie wiem czy nie zdradzę teraz jakiejś tajemnicy, ale prawda jest taka, że Natalia dostała tę rolę 2 dni przed rozpoczęciem zdjęć, bo aktorka, która miała ją zagrać, złamała nogę. Także super, że udało jej się tak przygotować. Polecam serdecznie ten film. Mało tego, jeszcze fantastyczne dwie role perełki Anny Dymnej, która gra, jakby to powiedzieć, no zobaczycie sami, ale tak jak ona przeklina, z taką gracją i stylem, to dawno nie widziałam. No i znakomity Wojciech Przonia, który dostał zresztą nagrodę w Gdyni za rolę drugoplanową, właśnie za ten film, który gra takiego ciekawskiego, wścibskiego pana z sąsiedztwa, który tropi wszystkich gejów w okolicy. Wydaje mi się, że każdy jest gejem. Ale prześmiesznie to zagrał, fantastycznie. Także polecam Wam bardzo, bardzo Ekscentryków po słonecznej stronie ulicy. Na drugim miejscu film, kurczę, no strasznie pominięty przez festiwalowe jury i bardzo, bardzo mi było z tego powodu przykro. Moje córki krowy. Z genialną, jak zwykle, Agatą Kuleszą, która gra siostrę Gabrieli Muskały i obie są córkami Mariana Dziędziela i bohaterki granej przez Małgorzatę Niemirską. Jest to o tyle ciekawa historia, bo opowiada o tym, że rodzice tych dwóch dziewczyn równocześnie chorują i właściwie one je odwiedzają w szpitalu na jednym piętrze, jednego na, za chwilę drugiego na drugim piętrze. Ale jest w tym tyle ciepła, tyle humoru i tyle poczucia humoru i tyle śmiechu i tyle żartów. To jest po prostu, słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. Dawno nie widziałam tak świetnie zrobionego polskiego filmu, tym bardziej, że jest to debiut Kingi Dębskiej, reżyserki. I podejrzewam, że musiało być jej strasznie przykro, kiedy zapomniano wymienić podczas gali finałowej, że ten film zdobył nagrodę dziennikarzy na festiwalu i nagrodę publiczności, czyli najważniejszą nagrodę. Nie wiem, dlaczego pominięto, dyrektor festiwalu napisał potem maila i list z przeprosinami, no ale to troszkę słabo to wyszło. Zwróćcie też uwagę na, jak będziecie oglądać ten film, niestety dopiero 15 stycznia 2016 premiera, na dziewczynę, która gra córkę Agaty Kuleszy, tak, Maria Dębska, zresztą prywatnie córka reżyserki tego filmu.
Fantastyczna dziewczyna, gra też w Demonie Marcina Wrony, gra tą pannę młodą, która się pojawia. Fantastyczna, fantastyczna, piękna dziewczyna. Zresztą teraz film jest akurat na festiwalu we Włoszech, gdzie podobno zbiera fantastyczne recenzje, także bardzo, bardzo się cieszę i bardzo Wam polecam ten film. Co jeszcze ciekawego, byłam na konferencji prasowej tego filmu, gdzie Agata Kulesza przyznała, że ma siostrę w życiu prywatnym. Gabriela Muskała też ma siostrę, natomiast Marian Dziędziel ma dwie córki. Być może dlatego oni tak świetnie się zgrali i tak fajnie im ten film wyszedł. Dodatkowo jeszcze Agata Kulesza przyznała, że bardzo się cieszy, że w tym filmie jej bohaterka dożyła do końca, nie została zamordowana, uśmiercona, ani nawet zgwałcona. Także, no i właśnie w takim klimacie jest ten film. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Wspominałam już o Demonie, no i to jest moje miejsce trzecie. Niesamowity film. Naprawdę. Ciężko, bardzo ciężko zrozumieć to, co się stało z Marcinem Wroną i dlaczego zrobił to, co zrobił. W każdym razie ja obejrzałam ten film w sobotę po południu, był to ostatni seans festiwalu o 16:00. Rozpoczął się seans minutą ciszy. Bo tego dnia rano się okazało, że Marcin Wrona popełnił samobójstwo. No strasznie przykra historia, tym bardziej, że film naprawdę jest znakomity. Na świecie, na trzech bardzo ważnych festiwalach zdobył już duże nagrody. Świetny, naprawdę. To jest polski, to jest film, o który akcja dzieje się na polskim weselu, ale dzień przed tym weselem pan młody odkrywa trupa w ogrodzie. I od tego się wszystko zaczyna. Napięcie rośnie i przez cały film, naprawdę to jest film, który tak Cię łapie za gardło i trzyma do samego końca. Nie wiesz, co się wydarzy po prostu i co za chwilę się stanie. Fantastyczny, fantastyczny film od 16 października w kinach. Na miejscu czwartym film, wydaje mi się też bardzo pominięty przez krytyków filmowych, ale ja nie jestem krytykiem na szczęście, więc mogę go spokojnie tutaj zamieścić na mojej liście. Jestem absolutnie pod wrażeniem Małgorzaty Zajączkowskiej w Nocy Walpurgii. Uważam, że chociaż z całym szacunkiem do Agnieszki Grochowskiej, która dostała nagrodę za główną rolę kobiecą w filmie Obce niebo, ja jednak byłam pewna, że Małgorzata Zajączkowska dostanie nagrodę za ten film, za tę rolę. Ponieważ jest to bardzo trudny film aktorsko, bo jest właściwie tylko dwoje aktorów, Małgorzata Zajączkowska i Filip Tłokiński. Ona gra diwę operową i akcja całego filmu dzieje się w garderobie. W jednym pomieszczeniu, to jest takie troszeczkę jak spektakl teatralny, czarno-biały film i Filip Tłokiński gra dziennikarza, właściwie młodego człowieka, który podszywa się pod dziennikarza po to, żeby dostać się do słynnej gwiazdy operowej, którą gra Małgorzata Zajączkowska. Byłam właśnie akurat na pokazie prasowym tego filmu i film miał najdłuższą owację po projekcji, ponad chyba 7 minut. I na stojąco oczywiście, także akurat trafiłam być może na taki zbiór osób, na taką grupę, która bardzo jakoś się przejęła tym filmem i bardzo nas ta historia wzruszyła, potem długo jeszcze rozmawialiśmy, ale śmieszna też była, znaczy śmieszna, nie właśnie czy śmieszna, czy trochę przykra była sytuacja z takim młodym człowiekiem na oko, tak nie wiem, przed 30, który wstał i tak nonszalancko powiedział, że okej, fajny film, fajnie gratuluję reżyserowi, reżyser notabene, debiutant, jego, znaczy debiut fabularny. I ten człowiek powiedział, gratuluję reżyserowi, spoko film, nie, fajnie, fajnie, ale i gratuluję też pani aktorce, która grała główną rolę, niestety nazwiska nie kojarzę, ale to może pogadamy na bankiecie. Słuchajcie, myślałam, że się zapadnę pod ziemię po prostu ze wstydu. Ale Małgorzata Zajączkowska po prostu ma taką klasę, że myślę, że się tym kompletnie nie przejęła. Serdecznie Wam polecam. Noc Walpurgii. I numer 5. Obce niebo. Film z Agnieszką Grochowską, Bartkiem Topą. Bartek Topa zagrał w 3 filmach. 3 genialne role zresztą. W Obcym niebie zagrał też w Karbali i zagrał jeszcze w Letnim przesileniu. I niestety nie dostał żadnej nagrody, a uważam, że powinien dostać za te 3 role tak naprawdę. Chociaż chyba najlepszy był zdecydowanie, taką inną twarz pokazał właśnie w Obcym niebie. To jest historia o polskim małżeństwie, które mieszka w Szwecji i niestety zostaje im odebrane dziecko. I cały film to jest walka o powrót tego dziecka do domu. Jest to tak poruszająca historia.
To był chyba jedyny film, na którym się tak strasznie się wzruszyłam, jak go oglądałam. Tym bardziej, że chwilę rozmawiałam potem z Agnieszką Grochowską i pytałam ją, czy ta historia się wydarzyła naprawdę. Ona powiedziała, że to jest akurat fabuła, ale że zdarzają się tam jeszcze gorsze historie. I naprawdę kolejny fantastyczny film. Także tyle. Boże, nie zdążyłam nawet popić herbaty, to teraz się napiję, bo czuję, że za chwilę przestanę mówić. Mam nadzieję, że moje podsumowanie Wam się spodobało i obejrzycie coś z tych 5 moich propozycji. Obce niebo, Noc Walpurgi, Demon, Moje córki krowy, dopiero w styczniu i również dopiero w styczniu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy.